Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo pełen luz, Black IPA z browaru za miastem. Od razu się nasuwa pytanie, za jakim miastem? Za Poznaniem, za miastem Poznań. Tu jest w ogóle taka ciekawa historia. Browar powstał w lutym 2017 jako browar kontraktowy, natomiast już się buduje, znaczy inaczej, już są pozwolenia i ma się zacząć budować lada chwila. Na jesieni przyszłego roku powinno się już ważyć piwo w okolicach Tarnowa Podgórnego. Co jest taką ciekawą historią, którą być może kiedyś będzie można za parę lat można będzie marketingowo fajnie ograć pod tytułem rzucili korporację i otworzyli browar, ale nie byle jaką korporację, bo kompanię piwowarską. Trochę to była ich decyzja, a mam tu na myśli Marka Wziątka i Tomasza Bryckiego. Trochę to była ich decyzja, trochę to były okoliczności, bo kompania piwowarska, która miała centralę w Poznaniu, przenosiła się do Warszawy. Więc no, musieliby się też przenieść do Warszawy. No i stwierdzili, że w takim razie się przeniosą z kompanii i otworzą własny browar rzemieślniczy. Nie do końca jest to takie stereotypowe, że przejrzeli na oczy i tak dalej, ale no, zobaczymy. Browar, mimo że wystartował w zeszłym roku w marcu, ma już na koncie 2 medale KPR-u, co ciekawe. Jedno to było za Other IPA, czyli inne IPA. To było piwo z IPA z Earl Greyem i trawą cytrynową i zdobyło srebrny medal. I Oatmeal Stout, stout owsiany, zdobył brązowy medal. Także no... Po jakimś czasie do zespołu dołączył Piotr Stachecki, który jest piwowarem. Też znają się panowie z kompanii piwowarskiej. Co ciekawe, nie jest to tak jak w krafcie naszym standard, czyli ktoś tam zaczynał jako piwowar domowy. Nie. Piwowar browaru za miastem jest piwowarem z 40-letnim stażem. Także można powiedzieć old school. Ale jak widać, też style nowofalowe. Filozofia browaru za miastem jest taka, żeby ważyć piwa zbalansowane, piwa łatwe, piwa, które mają być takim przejściem od koncerniaków do kraftu. Ale nie mają to być piwa jakieś tam wywracające wszystko do góry nogami, nie mają to być piwa z jakimiś mega agresywnymi smakami. Ma to być balans, chociaż trzeba powiedzieć, że no już na przykład IPA z Earl Greyem, no to już jest jakaś innowacja i trawą cytrynową. No ale przejdźmy do tego, co my tutaj mamy. Mamy piwo Black IPA o ekstrakcie 16, Plato, 6,5% alkoholu, IBU 68. Uważone w browarze Zodiak w Kłodawie. Oprócz tego browar za miastem waży też kontraktowo w Kamionce, czyli w browarze Czarnków, formalnie rzecz biorąc. Solidne piwo o złożonym aromacie i smaku, czarne z gęstą pianą. W zapachu wyraźne nuty chmielowe, żywiczne, ziołowe i cytrusowe. W smaku zrównoważone. Łączy silną chmielową gorycz z kompozycją palonych słodów. No, z tą kompozycją palonych słodów to tak nie do końca, bo w zasadzie właśnie paloności w Black IPA nie powinno być. O Black IPA osobny film w piwnych stylach powinien się pojawić, bo tego wymaga sytuacja. Mieliśmy tylko taką konstatację właśnie z Michałem Kopikiem teraz na One More Beer Festival, że no kurczę, praktycznie nie ma Black IPA. To ten styl niemalże wyginął. Ja pamiętam, że jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym w Polsce, była Orka, którą uważyłem z Widawą, z Wojtkiem Frączykiem. Tylko, że my wtedy uważaliśmy, że Black IPA to jest w ogóle bezsensowna nazwa i należy używać, jakiej nazwy używać, Partyzan czy Guerilla. My uważaliśmy, że należy używać nazwy Cascadian Dark Ale. I tak się właśnie nasze ten, ale o ile, as far as I know, to chyba było pierwsze Black IPA w Polsce. Mogę się mylić, ale pamiętam, że wtedy to były takie pionierskie czasy, że co żeśmy nie uważali, to było pierwszy raz w Polsce. Chociaż może nie, może... No nie pamiętam, ale jedno z pierwszych to na bank. Jest tu szkło,
takie a la Nonik z logo za miastem. To jest takie logo, w którym mamy taki budynek, drzewo i takiego ptaka. No i w sumie fajne jest to logo, podoba mi się. Szkło mi się podoba o tyle, że jest, koresponduje z tym podejściem, że to mają być piwa do picia, a nie do jakby rozbierania na czynniki pierwsze. Ale uprzedziłem ekipę browaru za miastem, że będę degustował w swoim szkle. Dlatego, że ono po prostu wyłapuje więcej aromatów. I tych dobrych, i tych złych. Ale zakładajmy, że będą te dobre, więc żeby je wzmocnić, takie szkło jest lepsze. Żeby się cieszyć piciem, wystarczy takie. Ja muszę powiedzieć, że Nonika nawet bardziej wolę niż... Znaczy, wolę Nonika niż Shakera, chociaż to nie jest taki klasyczny Nonik, bo on się tutaj nie zwęża później. Taki, powiedzmy, że prawie Nonik. Taki polski Nonik. Etykieta? Znaczy, miś pasuje do stwierdzenia pełen luz. Natomiast Black IPA... No, u nas była orka. Nie, no spoko, no, może być. Są te etykiety spójne, są te etykiety w jakiejś tam linii, są dopracowane, no nie ma się co czepiać. Najlepiej spożyć do 15 czerwca 2019, mówię o warce. Tutaj kapsel firmowy, o którym wspominałem. No, jest chmielowo. Ja właściwie sam wymyśliłem taki deskryptor do Black IPA, to jest taki prażony słonecznik. Po prostu w bardzo wielu Black IPA taki aromat czułem. Tutaj tego nie czuję. Może trochę. Bardziej właśnie te cytrusy i żywiczne nuty, także no, jest nieźle. Barwa czarne, nieprzejrzyste, tak jak być powinno. I to naprawdę jest nieprzejrzyste, jak stout praktycznie. Piana beżowa, drobno pęcherzykowa, bardzo ładna. Żywiczne, tu są chmiele nawet podane, jest Columbus, Cascade i Centennial. No ja bym powiedział, że Simco, pachnie mi to Simco, ale no nie ma zapewne. Woda, słody, jęczmienne chmiele, drożdże US05. O, trochę się pojawia tego prażonego słonecznika, czyli można powiedzieć klasyka Black IPA. Niskie wysycenie. Tym, co odróżnia w moim odczuciu Black IPA od stoutu, paradoksalnie jest ciało. Czyli American Stout będzie mocno palony i przez to on będzie się wydawał pełniejszy. Natomiast Black IPA powinno być takie wodniste trochę. Niskie wysycenie, goryczka, no już coś tam czuję przy pierwszym łyku. Goryczka konkret, bo już przy drugim łyku ją wyraźnie czuję i ona jest nieco palona, ale na szczęście nieco, chociaż może nawet bardziej jest ziołowa. Nie, jakaś tam paloność jest. Nie ma czekolady, ale paloność jakaś jest. Trochę mam wrażenie za wysoka, ale dzięki niskiemu wysyceniu piwo się wydaje gładkie. Piwo wydaje się łagodne. I przychodzi nam ta taka ziołowo troszeczkę palona goryczka, która naprawdę, no, jest konkret. Jest konkret. Jak na tą całą, te całe podejście takie zrównoważony rozwój i tak dalej, to goryczka jest konkret. Mi to pasuje. Na pewno to IPA nie jest tu na wyrost. No natomiast, no, ktoś mógłby powiedzieć, ale ona jest zalegająca, ona jest długa, ta goryczka. Trochę jest taka łodygowo-ziołowa, nieco zalegająca. Znaczy inaczej, lepiej by było, jakby była krótsza. No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś szuka naprawdę takiego fest nachmielonego piwa ciemnego, to dzisiaj nie ma za wiele konkurentów. To jest szokujące. To jest szokujące, ale Black IPA za wiele na rynku obecnie nie ma.
Dobrze ułożone, alkohol niewyczuwalny. Konkretna goryczka, ładnie pachnące. Powiem tak, jak na Zodiak, to bym powiedział, że w ogóle świetne. Jak na piwo uważone w Zodiaku, no bo umówmy się, nie mam jakiejś super opinii o tym browarze. Chociaż wielu kontraktowców tam ważyło i też czasami wychodziły te piwa. Piwo, główną jego zaletą na dzisiaj jest to, że po prostu nie ma za bardzo konkurencji. Nie ma konkurencji, nie ma innych Black IPA. Jest jedno z niewielu Black IPA na rynku i to jest, powiem Wam, smutne. To jest smutne, bo to jest bardzo fajny styl. Tak jak dry stoutów też nie ma. No niestety z ciemnymi piwami w Polsce jest pewien problem. Ze sprzedażą głównie. Miejmy nadzieję, że Black IPA jeszcze wróci do łask, albo że będzie troszkę więcej tego Black IPA, no ale na tę chwilę, no naprawdę. Nie wiem, czy bym 20 to nie sądzę, żebym znalazł w tej chwili. Może 10. To, a patrząc na to, ile jest New Englandów, ile jest milkshake'ów, chociaż te milkshake'i też już się redukują. No, nieważne. W każdym razie piwo bardzo fajne, z wyraźną goryczką, z konkretnym nachmieleniem na aromat. Zdecydowanie po chmielowej stronie, może ciutkę za długa goryczka, trochę zbyt zalegająca, szczególnie też patrząc na podejście browaru do tych piw, ale no jest generalnie stylowo. No, wiadomo, że to jest jakiś tam ideał, do którego się dąży, że zero paloności w Black IPA, ale to oczywiście, no, to jest jakiś ideał, nie do końca dościgniony. Bo oczywiście można użyć cinamaru, czyli takiego barwnika robionego ze słodu, który daje tylko kolor, nie daje palności. Aczkolwiek, mimo że ten cinamar jest na rynku od 100 lat, produkuje go Weyermann, to moim zdaniem nie jest to do końca zgodne z duchem craftu. Więc jeżeli się używa słodów, to trzeba się liczyć z tym, że troszkę tej paloności się pojawi. Piwa browaru za miastem, mimo że jest to za miastem Poznaniem, to są dostępne praktycznie w całym kraju, nawet byli z kilkoma piwami chyba w Lidlu. Także bardzo możliwe, że gdzieś traficie na te piwa, gdzie się nie spodziewacie. Życzę, żeby droga od prawda, kompanii piwowarskiej do craftu się powiodła, żeby to się wszystko rozwijało, udanego rozruchu browaru i wasze zdrowie.